Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rozpoczynający się dziś nowy rok akademicki niesie wyzwanie nie tylko dla kadry profesorskiej, ale również dla rządu polskiego. Do misji szkolnictwa wyższego należy nade wszystko kształcenie studentów na jak najwyższym poziomie, współtworzenie kultury narodowej w duchu wierności 1050-letniego dziedzictwa Polski. To od młodzieży zależy przyszłość Polski. Bardzo ważnym elementem dla środowiska akademickiego jest opowiedzenie się za wartościami, jakimi są umiłowanie prawdy, honor i wzajemny szacunek. W szkołach oraz na uniwersytetach potrzeba pedagogów, którzy z poświęceniem, pasją i oddaniem będą przekazywać wiedzę oraz kształcić młodzież w duchu poszanowania ojczyzny oraz wartości chrześcijańskich, którzy będą dla nich punktem odniesienia na etapie wchodzenia w dorosłe życie. Powinni być autorytetami w każdej dziedzinie. Dla uczniów minął już pierwszy miesiąc nauki w szkołach podstawowych i średnich. Premier Mateusz Morawiecki razem z rządem dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczny powrót dzieci i młodzieży do szkół. Minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek razem ze swoim resortem podejmuje wiele zadań mających na celu wsparcie uczniów i studentów po okresie nauki zdalnej. Są to m.in. pomoc dla uczelni w przeciwdziałaniu skutkom pandemii, nowy program Nauka dla Społeczeństwa oraz opracowanie pakietu wolności akademickiej. Zwracając się do studentów oraz ludzi świata nauki, pragnę przypomnieć słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje. Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Zadaniem kadry profesorskiej oprócz rzetelnego przekazywania wiedzy jest wyczulenie uczniów i studentów na dobro wspólne narodu i nauka odpowiedzialności za przyszłość Polski. Aby służyć dobrze narodowi, rozwijając się również w nauce i pracy zawodowej, podstawową sprawą jest znajomość dziejów naszego kraju, bogatej kultury, historii, a także tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Gdy jest taka potrzeba, trzeba z odwagą bronić naszych świętych wartości oraz przeciwstawiać się zakłamywaniu historii. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, nie bojących się podejmowania nowych wyzwań, kochających swój kraj oraz dom rodzinny. W szkołach i na uniwersytetach trzeba stworzyć miejsce wzajemnego, przyjaznego dialogu. Wszystkim studentom i kadrze profesorskiej życzę, by nowy rok akademicki przyniósł ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia, radość z poszerzania wiedzy i umiejętności, odwagę w wyznaczaniu życiowych celów oraz wytrwałości w ich osiąganiu. Dziękuję.